mamy też film nakręcony przez Torę. Też będzie można coś z tego skleić. Tak, Tola, już się zajmujesz skręceniem filmu, jedzeniem banana. Chcesz widelec? Proszę. Masz widelec. Jest. A ja przygotowuję kolejnego szejka przedtreningowego. Przedtreningowy szejk. Bananów. Ryżu, kakao i żółtek jaj. Pozdro. Właśnie dojechaliśmy do pierwszych korków i tak to tutaj wygląda. Dlatego maseczka jest niezbędna, ta co mam na sobie pewnie nic nie daje. Ale co zrobić? Może sobie w przyszłości kupię inną własną. Yeah, buddy, boom, boom. Left, jab liver. Did you see? Nice. Znowu, dlatego jedziemy Gojekiem. Właśnie wracam z treningu. A dziewczyny się wylegują na basenie, przypuszczam. Idę po kluczyk. No, tak właśnie je widzę. I tu jeszcze mój coach mentalny też pewnie gdzieś pływa, zaraz go będziemy szukać. Ja widzę go w wodzie. O. Tak to wygląda u nas na basenie. Można sobie kupić kokosa świeżego. Tola śpi. A mama nie śpi, tylko się opala. A do mnie ktoś dzwoni. Halo? Do you speak English? No. The bed, baby box or... I don't understand, sorry. Yes, a tu jest coach mentalny. Pływa, robi treningi, śmiga. Będzie fit and fun. O, Tola się obudziła. Trochę się zda. Cześć, mała. Cześć. Podnosisz się?
słuchajcie, wracamy po łóżeczko dla dziecka. Dostałem wiadomość, że dotarło. Więc... Walczysz o internet? Walczę, jak lew. To mi idą ścigany. I tak to właśnie wygląda. Shopping in Jakarta. Mamy już chyba wszystko, czego... No nie taki świeżo upieczony, ale jednak cały czas na posterunku tata próbował. Potrzebował. Miejmy nadzieję, że więcej nie będziemy musieli tu wracać. Oby. Nawet tutaj. 16 tysięcy kilometrów dalej. Codzienny znój potrafi dopaść człowieka. Ja tu umieram, nawet nie wiem co powiedzieć. No to powiedz, dlaczego umierasz? Jak wyglądają twoje ostatnie dni? Czyli pierwsze dni tak naprawdę obozu treningowego. Jak wyglądają? Tak, że wstaję, zrobię śniadanie albo nie, bo nie zdążę. Idę na trening. Trenuję, wracam, idę do sklepu. Kupuję rzeczy dla dziecka. Nawet nie mam kiedy zjeść w międzyczasie. I teraz już odjeżdżam na maksa. Jak wsiedliśmy do taksówki, dam taki zjazd. Ale co? Zaraz pójdę, zjem coś. Jak nie będzie nic w domu, to pójdziemy zjeść na miasto jakieś satę. To znaczy mięsko grillowane, jakiś kurczak albo jakąś, nie wiem, to chyba wołowina tam jest. Albo wołowinka jakiegoś bifa. No i życie kręci się dalej. Czyli co udoskonalasz od jutra? Co udoskonalam od jutra? Posiłki przede wszystkim i czas spędzany w sklepach minimalizuje do zera. Bo warto zaznaczyć, że tutaj zakupy nie trwają tyle, co gdzie indziej. No, troszeczkę dłużej, ponieważ dojazd do jakiegokolwiek molu zajmuje od pół godziny do godziny co najmniej, zależy jak daleko, gdzie i coś potrzeba. No powrót zajmuje podobny czas. No i jeszcze w sklepie też ciężko się dogadać z ludźmi, ponieważ nikt nie rozmawia po angielsku. Rzeczy, które wydają się oczywiste na co dzień, nawet jeżeli by się nie potrafiło rozmawiać, to wydaje mi się, że można by szybko ogarnąć, ludzie po prostu nie ogarniają. No, przed chwilą załatwialiśmy internet przez jakieś pół godziny. Chciałem dostać jak najwięcej gigabajtów w jakimś pakiecie. No i no po prostu nie wiedzieli, o co mi chodzi. No i nie wiem, czy nie wiedzieli, o co mi chodzi, czy było to dla nich zbyt skomplikowane. Bo unlimited internet tutaj nie istnieje. Więc doładowałem chyba jakieś 4 giga internetu, albo 2, już sam nie wiem, mnie tak zakręcili za jakieś 2 dyszki. Trzeba być elastycznym. Kurwa, przemieściliśmy się 50 metrów przez jakieś 10 minut. Oszukuje nas, oszukali mnie. A jaki był główny motyw dzisiejszej aferki? Na przykład był taki motyw, że wysiadł nam prąd. I się dowiedzieliśmy, że musimy opłacić rachunek za 2 miesiące. Ojcze, że to nagrywasz, a ja go tu buntuję, mówię mu, jak jest głodny, to tym bardziej, żebym poszedł. Ja jak berety. No i nie mieliśmy prądu, musiałem pójść zapłacić. Przeszkoda terenowa. Dacie sobie radę? Widok z naszego balkonu, rozśpiewani muezzini umilają nam czas i rano, i po południu, i wieczorem.
Dobrze. Żartuję. Prawie nie mogę deku złapać. Działasz na sterydach. Przepraszam, ale znowu okazało się, że mamy jakiś problem. Kurwa, z czym tym razem, proszę? Chodziłem w szkole na pływanie. Nie wiem, po co ja tam chodziłem. Ale naprawdę, wiele zajęć odbyłem na basenie. Nauczyli mnie pływać tak. Tak umiem pływać. A jedna lekcja z gościem, który tam, nie wiem, od ilu lat trenujesz pływanie? Pięć. No, pięć lat. Cztery. Dobra, ale... Nie jest od tego specjalistą od nauki, bo nikogo chyba nie uczył. Sam tylko się szkoli. Kurwa, i wystarczyło pół godziny, żebym się nauczył oddychać pod wodą. Oddychać pod wodą, a oddychać pod wodą, jak wiemy, jest trudne. Czy oddychać w pływaniu. Nigdy nie potrafiłem zanurzyć nawet głowy. Żaden nauczyciel w szkole mnie tego nie nauczył. Czego wy chcecie uczyć, ludzie? Idźcie, wróćcie lepiej do szkoły. Jak jest wtedy porozmawiamy. Nie ma co chodzić do szkoły. A ma, tylko taki, że...